Dziewczyna dzienna właśnie zrobiła błyszczące wejście. Cześć wszystkim! Muszę coś ogłosić. Kandyduję na królową balu! Głosuj na mnie! Nocna dziewczyna również zrobiła świetliste wejście. Przepraszam, stoisz mi na drodze. Kandyduję na królową balu, nie ty. Dodam jeszcze raz moje zdjęcie. Nie, znowu powiedziałam nie. Przestań, poważnie? Mam dość. Zobaczmy, jak się czujesz, gdy ktoś pada na twoje słońce. Ej, moje włosy! Złaź ze mnie, brzydalu. Przestań, nigdy nie zostaniesz królową balu. Dziewczyny, przestańcie się kłócić. Spójrzcie, jaki bałagan z siebie zrobiłyście. To nie jest materiał na królową balu. Dziewczyny wróciły do swoich pokoi. Obie mają plany, jak zostać królową balu. Bitwa trwa. Obie mają swój własny zestaw kosmetyków. Mój jest lepszy. Nie mój jest. Cóż, panie, to zależy od tego, kto zrobi najlepszą metamorfozę. Zastanawiam się, co mają w swoich zestawach kosmetycznych. Powodzenia. O nie, mam tyle ogromnych pryszczy. Muszę je wycisnąć. Masz dużo pryszczy. Uderzyłaś mnie robą. Chwila, co to za wypryski na mojej twarzy? Ja też mam pryszcze? Weź głęboki oddech, pomyśl o rozwiązaniu. Spokojnie, dzienna, dasz radę. Mój gadżet do usuwania pryszczy. Wychodzi tyle oślizgłych rzeczy. Zamierzam nałożyć go na twarz, tak jak maseczkę. Fuj, czy to musztarda na jej twarzy? Wszystko gotowe! Kolor nocny jest o wiele lepszy. Delikatnie nakładam go na twarz, tak jak własną maseczkę. Muszę się upewnić, że zakryje każdy pryszcz. Gotowe! Nadchodzi niesamowita część. Mam magnes i ściereczkę. Zakryję magnes szmatką. Następnie zdejmę maskę za pomocą magnesu. Czyż to nie wspaniałe? Dziewczyny są wreszcie wolne od pryszczy. Są o kilka kroków bliżej do zostania królową balu. Paleta cieni do powiek. Chwila, nie ma kolorów, które chcę. Wiem! Przywołam promień słońca, żeby zmienić kolory. Wow, są teraz o wiele bardziej kolorowe. Okej, zacznę od tego żółtego koloru. Oczywiście, tak jak słońce. Wygląda na to, że na moich powiekach zachodzi słońce. Czekaj, jeszcze jedna. Nasypię trochę złotego brokatu na pędzel, więc mogę zastosować promienie słoneczne wokół moich oczu. Brakuje czegoś jeszcze. Aha, te naklejki na twarz. Wyglądałyby na mnie niesamowicie. Spróbujmy. Tada! Wyglądam słonecznie i promiennie. Co znajduje się w mojej kosmetyczce? Tylko kredki? Biedactwo! Nie mogę pozwolić, by mnie prześcignęła. Wiem! Zanurzę kolorowe kredki w wodzie. Gdy będą mokre, zacznę rysować wokół oczu. Zaczynając od powiek. Voilà! Wygląda tak ładnie. Dziewczyny z pewnością wiedzą, jak wykorzystać swój własny, niepowtarzalny styl. Moje włosy są w takim nieładzie. Może czesanie to naprawi. Zbyt poblądane. Co to za zapach? Dosłownie wypaliłam dziurę w szczotce. Jakie to bezużyteczne. Czekaj, wiem. Owinę kostnego włosu wokół palca, a następnie podgrzeję go za pomocą moich mocy. I zrobię to samo z resztą moich włosów. Moje włosy wyglądają nakręcone i stylowe. Szczupkowanie to kawał dobrej roboty. Jak ułożyć włosy? Twoje smarki są na moich włosach. Potrzebuję mojej szczotki. Nie mogę zatrzeć smarków. Co się stało, moja córko? O nie, to wygląda na poważny problem. Pomyśl. O, wiem, co robić. Odkurzacz. Delikatnie wsuńmy włosy. Następnie wyciągnie smarki. To takie obrzydliwe. Ja też chcę mieć loki. Niech pomyślę. A co z paskiem od mojego szlafroka? Zróbmy to. Owinę twoje włosy wokół niego, tak jak warkocz. Następnie zamienię w kosmiczne bułeczki. Urocze! Teraz pozostaje czekać. Chcę zrobić coś innego z moimi włosami. Będę używać tego pędzla do nakładania pomarańczowej i żółtej farby na włosy.
to sprawi, że moje włosy będą wyglądać bardziej zabawnie. Wylewam odrobinę pasty do zębów na skórę głowy, a następnie zaczynam ją masować. Upewnij się, że masz wszystkie pasma. Teraz przykryj włosy folią i pozostaw na chwilę. Spójrz na to. Teraz pozostaje czekać. Czas minął. Chwila prawdy. Wow, moje włosy są niebieskie jak nocne niebo. Dzięki za bycie moją stylistką, mamo. Ale możesz odejść. Nigdy nie możesz mieć złego dnia ani nocy. Moje usta strasznie się łuszczą. Są takie suche i łuszczące się. Powinnam to wyrzucić. Zabierz to z mojego biurka. Jesteś obrzydliwa. Po obejrzeniu tego muszę nawilżyć usta. Mam te rękawice do szarowania. Po prostu nakładam na nią piankę, a następnie zaczynam szarować usta. Takie wypielęgnowane i gładkie. Czekaj, jeszcze jedna rzecz. Chciałabym nałożyć maskę na usta. Po prostu zostawię go tam na chwilę i poczekam, aż nawilży moje usta. Mam też szminkę z mojej kosmetyczki. Jest w kolorze niebieskim, moim ulubionym, ale jest zbyt prosta. Wow, moje usta wyglądają tak zdrowo. Chcę też nałożyć błyszczek na usta. Takie błyszczące. Jestem zazdrosna. Mam pomysł. To najostrzejszy sos tabasco w historii. Wleję trochę do tubki z błyszczykiem. Chcesz wypróbować mój błyszczyk? Jasne. Nie mogę uwierzyć, że chcesz się tym ze mną podzielić. Wygląda na mnie tak ładnie. Moje usta czują się jakby płonęły. Ojej, jej usta zmieniły się w usta hagi-wagi z powodu ostrego sosu. Uff, moje usta znów są w porządku. Żółta szyminka dziennej połącza kolory niebieski i żółty. Ej, to moje! Dlaczego jest na pół? Co ty zrobiłaś? Wygląda na to, że mam na ustach rozgwieżdżone nocne niebo. Spójrz na te idealne usta. O, dziewczyny znowu się kłócą. Dziewczyny, przestańcie się kłócić. Nadal musicie wybrać swoje sukienki. Wow, spójrz na moją piękną niebieską suknię. Jaka ładna żółta suknia. Lepiej się przebiorę. Lepiej też się przebiorę. To będzie niesamowita transformacja. Magia się dzieje. Dziewczyny wyglądają niesamowicie w swoich pięknych sukienkach. Wyglądam jak królowa nocy. Jestem gwiazdą dnia! Czekaj, teraz potrzebujemy butów. Moje buty są takie brzydkie i brudne. Cholercia, skąd weźmiemy nowe buty? O! Czekaj, żółte buty? Hej, dlaczego moje buty są niebieskie? Nastąpiła pomyłka. Wymieńmy się. To mi bardziej się podoba. Od zwykłego stroju do niesamowitej błyszczącej sukni. W tej kolejności muszę wybrać tiara. Potrzebuję mojej kosmetyczki. Jest to paska na głowę i kilka ozdób. Zacznę budować moją tiarę. Biedactwo! O, to wygląda tak zwyczajnie i brudno. A co z dniem? Wow, jej tiara jest taka duża i ładna. To jest do bani. O, papier! Wiem, co zrobić. To będzie wymagało poważnych umiejętności origami. Tiara wykonana z papieru. To wygląda super. Wspaniała tiara czyni wspaniałą księżniczkę. Dziewczyny są tak zajęte podziwianiem siebie, że nie patrzą, gdzie idą. Nie patrzysz. Nie, to ty uderzyłaś mnie pierwsza. O nie, dziewczyny, przestańcie się kłócić. To nie skończy się dobrze. Wow. Czyj to but? No cóż, nie mój problem. Obie zniszczyłyście swoje stroje. Nie dzięki waszej walce. Idziemy. 3, 2, 1. Impreza! Dziewczyny w końcu dotarły na studniówkę. Hej, chciałybyśmy dołączyć do imprezy tanecznej. Spójrz na te dziewczyny. Wszyscy dziwnie na nas patrzą. Wynoszę się stąd. Frajerki! Nie poddamy się. Pracujmy razem. Nasz makijaż i sukienki są zniszczone. Nie zdobędziemy tytułu królowej balu.
Możemy połączyć siły i wspólnie poprawić nasz wygląd. Pomogę ci naprawić włosy. Pomogę ci też z włosami. Usunę cały brud. Ohyda, to jest lepkie. A co z naszymi sukienkami? Naprawmy je za pomocą tych nowych kawałków materiału. Po prostu owiń go wokół talii. Podążaj za mną. Tada! Mamy natychmiastowe nowe spódnice. Następnie poprawmy makijaż. Pomogę ci nałożyć makijaż. Trzeba go tylko trochę poprawić. Dzięki, pomogę ci też z makijażem. I mamy nasze nowe, lepsze tiary. Dzisiejszą królową balu jest... księżycowa dziewczyna! Czekaj, czekaj, a co z nami? Wow, wygląda na to, że mamy dwie nowe królowe balu. Dzień i noc! Straciłam... Wszyscy kibicują naszym nowym królowym balu. Każdy wygrywa, gdy sobie pomagamy. Spójrz na nasze słodkie dziecko. Co? Piłka budzi dziecko. Zagraj ze mną w koszykówkę. Twój brat śpi. Mamo, tata, spójrzcie na moje umiejętności dribblingu. Potknęłam się. O nie, piłka zmierza w naszą stronę. Zabierz dziecko z drogi. Nie! Rady podają sobie dziecko jak gorący kartofel. Ups, przepraszam. Masz przerwę. Daj spokój. Myślę, że najwyższy czas zatrudnić nianię. Masz rację. Tak wiele osób ubiegało się o stanowisko niani. Kim mogli być? Jest tym razem nianią dziecka. Jestem nową nianią. Wow, nowa niania to Biedronka. To wszystko? Ten program jest taki nudny. Gorące żelazko. Chcę go dotknąć, gdy niania nie patrzy. Nie tak szybko. W samą porę dostałam rękawice do piekarnika. W porządku, pobawię się nożem. Chcę pokroić jabłko. Stop! Ten nóż jest taki ostry. Zaraz wracam. Potrzebuję tylko kawałka papieru i złożę go w kształt noża. Jest to znacznie bezpieczniejsze. Proszę bardzo. Nie może nawet niczego pociąć. O, co dzieciak planuje zrobić tym razem? Zamierzam przebić gniazdko nożyczkami. Chcę wiedzieć, czy pasuje. Jestem tak blisko. Ochraniacz na Biedronki? Niszczysz całą zabawę. Nie mogę już tu nic zrobić. Wiem, jak pozbyć się tego owada. To jest przy drzwiach. Ja to zrobię. Tępiciel pluskiew? Insekt! Nie, proszę, jestem niewinna. To jest dopiero rozrywka. Po prostu odejdę, proszę, nie zabijaj mnie. Cześć, jestem Ariel, mała syrenka. Jestem twoją nową nianią. Syrena? Nie ma mowy. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko. Przyprowadziłam ze sobą przyjaciół. Ło, to jest interesujące. Co to za kolczasta rzecz? Auć! O nie. To boli. W porządku, mój krabowy przyjaciel Sebastian ci pomoże. Nie chcę patrzeć. Jego szczypce mogą wyciągnąć żądło, widzisz? Wyrzuć mi to. Oj, masz ostrą bransoletkę. Nie możemy na to pozwolić. Sebastian musi również wyrwać te ostre elementy. Co? Zniszczyłaś moją bransoletkę! Kto jest przy drzwiach? Otworzę. Tak? Wow! Jestem rybakiem i przyszedłem złowić tę rybę. Nie! Dzięki, stary. Dobra robota. Żegnaj, rybko! Nie, nie, puść mnie! Kto stoi przy drzwiach? Cześć, jestem Barbie, twoja nowa niania. Barbie? Chcę zjeść trochę cukierków. Stój, spójrz na swoje brudne ręce. Dobrze, że wzięłam ze sobą szczoteczkę i pastę do zębów. Wyciskamy odrobinę pasty do zębów na palce i szarujemy je szczoteczką do zębów. Powoli i delikatnie. I gotowe. Wszystkie są czyste? Co? Zrobię ci też nową fryzurę. Do dzieła.
Nie, zostaw mnie! Prawie skończyliśmy. Spójrz w lustro. Wyglądasz niesamowicie. Wyglądasz jak Ken. To jeszcze nie koniec. Skończyłam malować paznokcie. Teraz muszę poczekać, aż wyschną. W międzyczasie odpocznę. Świetnie, teraz mam szansę zniszczyć jej paznokcie. Wyleję klej na jej paznokcie. Będą przyklejone do stołu. Potem zmielę trochę pieprzu, żeby kichnęła. Dlaczego swędzi mnie nos? I dlaczego moje paznokcie są przyklejone? O nie, nadchodzi... Psik! Nie mogłam się powstrzymać. Moje paznokcie przykleiły się do stołu. W końcu odeszła. Pa! Jestem taka mądra. O nie, zły doktor jest nową nianią dziecka. Jestem silny. O co chodzi z tymi błotnistymi śladami? Zamierzam podążać tym tropem. Są pełne zarazków. Zastanawiam się, do czego to prowadzi. Brudne stopy pełne grzybów? Aha! Musisz być dzieckiem, którym się opiekuję. Tak, co tam? Nie pozostawiasz mi innego wyboru, jak tylko wyczyścić twoje stopy za pomocą szczotki wiertarki. Co? Zostaw mnie! O, to takie satysfakcjonujące! Powiedziałam, że nie chcę! Już prawie czyste. Przestań to robić! Twoje stopy są czyste jak nowe, z wyjątkiem tego, że wciąż są na nich grzyby. Uch! Odetnę je. Co? Zaczynam. To szybka i łatwa naprawa. Nawet nie będzie bolało. Odetniesz mi stopę! Spokojnie, już po wszystkim. Możemy pooglądać telewizję. Patrz, leci zabawny program. Uwielbiam ten program. Nie pozwolę ci tak łatwo uciec. Hej, chcesz coś przekąsić? Jasne. No dalej, spróbuj. To musi być chips grzybowy, co? Tak. Uhu. Czekaj. Dlaczego moje palce zaczynają się podwajać? Coś jest nie tak z tym, co zjadłem. Czym mnie nakarmiłaś? Dlaczego dzieciak zamienił się w konia? Grzyb powoduje, że lekarz widzi dziwne rzeczy. Odejdź ode mnie! Jesteś potworem! Zobaczenia! Wynoszę się stąd! Tak naprawdę karmiłam go słodkimi grzybkami. Pa, pa! Ale ze mnie geniusz! Gramy w Puppy Playtime! To moja ulubiona gra! Chyba muszę przejść przez te drzwi, co? Cześć, jestem mama długonoga. Czy to wciąż część gry? Jestem twoją nową nianią. Miło cię poznać. Widzę, że jesz dużo chipsów. Wiem, myślę, że musisz umyć zęby. Kogo obchodzi szatkowanie? Chcę tylko zjeść więcej chipsów. Musisz słuchać swojej niani, albo przyjdę po ciebie. Jakim cudem jej ręka wychodzi z telewizora? Chodź tu, niegrzeczne dziecko. Proszę, nie rób mi krzywdy! Proszę, nie! No i gdzie się podziały moje żetony? Umyjesz zęby, dobrze? Powiedziałam, że nie chcę! Cóż, teraz jest zepsute, widzisz? Muszę się uspokoić. Co powiesz na tę uroczą szczoteczkę do zębów z jednorożcem? Pomogę ci z niej skorzystać. Nie zbliżaj tego do mnie! Wygląda tak zabawnie, prawda? Czas wziąć sprawę w swoje rozciągliwe ręce. Stop! Ups, ta przerażająca kobieta mnie goni! Chyba ją zgubiłam. O nie, ona wciąż tu jest! Jestem otoczona! Wystarczy umyć zęby. O nie, jest teraz bliżej! Co? Dlaczego utknęłam? O nie, moje ramiona są wszędzie poplątane. Utknęła? Spójrz, masz tu rękę. Nie dotykaj tego. Pomogę ci odzyskać ręce.
Nie mogę uwierzyć, że zaplątałam się we własne ramiona. To jest epickie. Próbowała mnie gonić, ale wygląda na to, że zamiast tego złapała samą siebie. Pomogę ci dojść do drzwi. Kto tym razem jest nianią dziecka? Gonka jest nową nianią. Dobra, gdzie jest dzieciak? Wreszcie ktoś fajny. Co tam, dzieciaku? To jest proste. Co masz w torbie? Wow, pistolet do tatuażu! Chcę to wypróbować na sobie! Stop! Chcesz tatuaż? Tak! W porządku, zrobię to za ciebie. Boję się! Spokojnie, nie tatuję dziecka. Zamiast tego użyję fałszywych naklejek. Twój tatuaż jest zrobiony, dzieciaku. Wow, to wygląda super! Kochani, jesteśmy w domu. Czym się dzisiaj zajmowałaś? Chcę ci coś pokazać! Patrz, mam nowy tatuaż! Co? Kto ci zrobił tatuaż? Moja nowa niania! Niania zrobiła ci tatuaż? Zwalniam cię! To tylko fałszywy tatuaż. Nieważne, idę. Chwila, gdzie moja wypłata? Nie płacę ci za robienie tatuażu mojemu dziecku! Jesteście kiepscy. Lubiłam tę nianię. Chciałam, żeby została. Wkrótce zrobi się ciemno. Nadeszła Wednesday. Niestety jestem twoją nową nianią. Co? O co chodzi z jej strojem? Co tam jest? Ręka? Chcesz wziąć mojego lizaka? Co? W tym domu nie wolno używać cukru. Nic nie powstrzyma mnie przed zjedzeniem moich orzechów. Co? Powiedziałam bez cukru, prawda? Proszę, nie dźgaj mnie! Heja! Nie mogę na to patrzeć! Celowała tylko w żelki. Co do... To powinno służyć jako ostrzeżenie. Powiedziałam, że nie wolno używać cukru. Nieważne, i tak wypiję trochę coli. Tym razem mam łuk i strzały. Co? Co? Nie mam mowy! Ognia! Celowałam tylko w kole. Kola również nie jest dozwolona. To niesprawiedliwe! Nic już nie jest dozwolone! Nie pozwolę ci na to! O nie, co ten dzieciak zrobi Rąsi? Chodź tu, ty niegrzeczny paluszku! Gdzie jest Rąsia? Rąsia, dzwonię do ciebie. Wiem, że Wednesday nienawidzi kolorów, więc pomaluję paznokcie Rąsi na różowo. Wyglądasz bajecznie. Rąsia, gdzie jesteś? He? Co? Zabieraj swoje różowe paznokcie. Mam ze sobą więcej różowych rzeczy. Wleję go do różowego balonu. Tak jak balon z wodą. Muszę się upewnić, że dobrze celuję. Ja! Zmierza prosto do Wednesday. O nie. Co się stało? Jestem taka kolorowa. Jestem na to uczulona. Tak, znowu wygrałam. Kto tym razem jest nianią dziecka? To kujonka. Nie ma mowy. Odrobimy pracę domową. Co? Dobra, zaczynajmy. Zrobię to dla ciebie. Ale wielki pryszcz. Tyle wychodzi. Auć. Dlaczego to zrobiłeś? Muszę to zetrzeć. Papier? Co? Chyba mam pomysł, jak zapewnić ci zajęcie. Będziemy potrzebować papieru, kleju i plastiku. Najpierw odetnę klej i zawinę go w folię. Uformuję go w kulkę, a następnie zawinę w papier. Złożę go dookoła, a następnie zrobię dziurę w środku. Może spróbujesz go wygnieść? Pryszcz! To takie obrzydliwe! Uwielbiam to! Ło, to jest naprawdę ogromny! To będzie wielka eksplozja! Rozwalę to! Pryskał całą twarz kujonki. Ups! Nie widzę, dokąd idę. Pomogę ci! To jest dobry sposób! Ło, czy ja naprawdę idę we właściwe miejsce? Nie zapomnij o książkach! Pa, pa! Koniec z nianią! Pierwszą rzeczą, którą musimy zbudować, jest basen.
Nie mogę tego zrobić sama. Dziewczyny, brakuje mi tchu. Butelka Coca-Coli? A suszarka do włosów? Muszę ją wziąć. Proszę. Mam coś do zrobienia. Połowę butelki umieszczam na suszarce, dzięki czemu mogę łatwo skierować powietrze, aby nadmuchać basen. Wow, to jest naprawdę mądre. Proszę, łatwizna. Wyciskanie cytryny. Jej, mamy basen. To jest super. Czekaj, czekaj. Potrzebujemy wody. Czy to wystarczy? Nie, potrzebujemy więcej. Mama podlewa ogród. Możemy to wykorzystać. Co? Wąż ogrodowy. Wszyscy z basenu. Zacznijmy więc napełniać go wodą. Wow, napełnia się naprawdę szybko. Myślę, że to wystarczająca głębia. Wyłączmy to. Gotowe. O, woda jest zimna. Chcę już tylko pływać. Następną rzeczą, którą musimy zbudować, jest zjeżdżalnia. Zamierzam zadzwonić. Hej, przyjechał wykonawca. Próbujemy zbudować targ wodny. Możesz zrobić zjeżdżalnię? Tak długo, jak możesz mi zapłacić. Oczywiście. Przepraszam, że przeszkodziliśmy w zdobywaniu pieniędzy. Pieniądze, których nie mamy. Znalazłam dolara. Moneta! Przycisk. O nie. Tak? Zapłać. Proszę, nie zapomnij o moim przycisku. Brak płatności, brak zjeżdżalni. Nie skończył, ale przynajmniej zbudował drabinę. Do dzieła! Możemy same to pomalować. Dziewczyny, przygotujcie pędzle. Zaczynamy malować. Gotowe! Doskonale! Wow, kokos! Udekorujmy go kokosami. A ja dodam te liście. Dobra robota. Dodam więcej liści, aby naprawdę poczuć się jak na wyspie. Ale wciąż potrzebujemy rzeczywistego slajdu. Co teraz? Możemy go zdobyć. Jej! Dostawa slajdów. Pomóż mi to skonfigurować, proszę. Pasuje idealnie do basenu. To będzie świetna zabawa. Nie mogę się doczekać, aby spróbować. Świetnie się bawię na basenie. Chcę spróbować zjeżdżalni. To takie śliskie. O nie. Niech pomyślę. To naprawdę poważna rana. Co powinniśmy zrobić? Muszę pożyczyć swój dezodorant. Delikatnie nałożę dezodorant, aby już nie bolało. Udało się. Zrobiłam ci ten uroczy tatuaż z wielorybem. Wystarczy go zwilżyć, a przyklei się do skóry. Wow, uwielbiam to! Dziewczyny, zaczekajcie jeszcze jedno. Musimy naprawić tę śliską podłogę za pomocą tych mat puzli. Rozłóżmy te maty wokół basenu, aby nie było już ślisko. Ostatni element układanki. Zrobione! Możemy być bezpieczne podczas zabawy. Teraz musimy zbudować fontannę z wodą. To brzmi niesamowicie! Położymy kamień tutaj. Udało się. Jest idealnie. Teraz jeśli chodzi o wodę, po prostu powieszę te niebieskie girlandy. To jak iluzja. Hurra, fontanna wodna ma nawet bajkowe światła. Dodajmy więcej dekoracji na ścianę. Jak rozgwiazda, więcej roślin, kilka pięknych skał i meduza. Gotowe. To takie ekscytujące. Wow, jakbyśmy były pod oceanem. Jesteśmy w tym dobre, dziewczyny. Hej, co to za żółta substancja w basenie? Co to? Hayley! Ups! Posikałam się. Wynocha z basenu. Dlaczego to zrobiłaś? Powinnaś skorzystać z toalety. Ale w środku jest tak przerażająco i brudno. Tyle pajęczyn i much. Boję się jej użyć. Wygląda na to, że musimy posprzątać toaletę. Idziemy. Chyba to naprawdę śmierdzi. Nawet nie chcę tego dotykać. Chyba się użygam. Te pajęczyny przeprawiają mnie o dreszcze.
Zdejmij to ze mnie! Zbierzmy cały ten brudny szlam. Rzuć to, to obrzydliwe! Nie chcę już na to patrzeć. Dobra, możemy to zrobić. Użyjmy tego do zamaskowania ściany. Dobra robota, odwaliłyśmy kawał dobrej roboty. Toaleta wygląda urocza i czysto. Daj spokój, Hayley. Wow, w środku jest mega wygodnie. Dzięki, siostrzyczko. Niezła praca zespołowa, siostrzyczko. Ludy to najlepsza przekąska na świecie. Skończyłam z tymi patykami. Nie śmieć. Hej! Ty? Nie rzucaj nimi w nią. Może uda nam się ponownie użyć tych patyczków. Na co? Mam pomysł. Połóż patyczki do lodów razem, aby wyglądało jak drabina. Ostatni. Potem zrobimy z niego lampę. Ta-da! Rusz się, teraz moja kolej. To takie relaksujące. A lampa sprawia, że jest o wiele lepiej. Chcę napisać coś z filtrem przeciwsłonecznym. Położę się na brzuchu mojej siostry. Sztorchnij mnie. Zemsta będzie słodka. Co? Mój brzuch się opalił. Okay, incoming! Przestań! Jest tak gorąco. Potrzebujemy naprawdę zimnego napoju. Czekaj, mam pomysł. Dodajmy bar Tiki do naszego parku wodnego. Jestem twoim barmanem na dziś. Najpierw wleję te żelki Haribo na patelnię. Mieszaj, aż wszystko się rozpuści. Tak po prostu. Następnie dodaję skrobię kukurydzianą i kontynuuję mieszanie, aż zmieni kolor na jasny. Umieść go na talerzu, weź szczypce i zwiń ją w kulkę. Zrób ich dużo i włóż do szklanki. Następnie napełnijmy go herbatą z mlekiem. To niesamowita bubble tea DIY. 3 słomki to jedne dla każdej z nas. Proszę! Wow! Smakuje tak dobrze. Spróbuj. To najlepszy napój na świecie. Co teraz zrobimy, szefie? Spójrz, tam jest kamera przemysłowa. Powinniśmy to sprawdzić. Może to da nam wskazówkę. Więc to jest komputer. Znajdźmy nagranie. Nagranie zostało usunięte. Morderca musiał to usunąć. Na przycisku usuń jest odcisk palca. Podaj mi pędzel, proszę. Nałożę trochę pudru na odcisk palca. Dlaczego odchodzisz? Nie. Następnie nałożę kawałek taśmy na wierzch, aby odsłonić odcisk palca. Aha, to jest odcisk kciuka. Każdy musi pokazać swoje. To nie ja. Widzisz, mój jest płatkiem śniegu. Ja? Pokażę ci, że jestem niewinny. Zobacz. Dobra, zrobię to. Nie. A co z Rąsią? Pokaż im, że jesteś niewinny. Co to znaczy, że tego nie zrobisz? Dobrze, zrobię to za ciebie. Czekaj, to pasuje do odcisku kciuka z przycisku. Jesteś aresztowany pod zarzutem morderstwa. Czekaj, ja jej nie zabiłem. Mam alibi. Oto co się stało. Lalka Squid Game zaoferowała mi ciasteczka Dalgona i powiedziała, że mogę dostać tylko jedno. Zacząłem więc wycinać kształt gwiazdy, ale nie udało mi się. O nie, tam jest więcej ciasteczek, więc może powinnam je kupić. Tymczasem lalka Squid Game chłodzi się przy barze z przekąskami. Wziąłem wszystkie ciasteczka i nadal nie udało mi się żadnego wyciąć. O nie, to jest złe. Czy to kamera przemysłowa? Cholipka, lalka może się zorientować, że zabrałem jej wszystkie ciasteczka. Muszę usunąć nagranie. Usuń, usuń! Tak właśnie się stało. Rozumiem, więc jeśli to nie on jest mordercą, to musimy szukać dalej. Sprawdzę ciało w poszukiwaniu dalszych wskazówek. Co? Rude włosy! Kto z was ma długie, rude włosy? Nie! Nie ja! Widzisz?
Ona jest mordercą! Łapać ją! Nie! Nie złapią mnie, gdy będę w toalecie! Nie tak szybko! Jestem dobry w łowieniu ryb! Mam ją! Po prostu muszę kontynuować! Au! Jesteś aresztowana! Nie, proszę, pozwól mi wyjaśnić. Kiedy tu przybyłam, wyszłam z rury toaletowej. Lalka z Squid Game zobaczyła mnie i pokazała mi, jak okropnie wyglądam. Powiedziała, że pomoże mi naprawić włosy. Uczesała mi włosy, a nawet założyła spinki. Zrobiła mi też makijaż i nigdy nie wyglądałam tak pięknie, więc została pokryta moimi włosami, kiedy mi pomagała. Wiele jej zawdzięczam, więc dlaczego miałabym ją zabić, prawda? Muszę to dokładniej zbadać. Znalazłem szczotkę do włosów w kieszeni lalki. Ariel jest poza zasięgiem. Kolejna fałszywa taca. Musimy kontynuować poszukiwania. Zobaczmy, co się w tobie porusza. Czas pobawić się w lekarza. Niech wszyscy założą maski. Do dzieła! Użyję lasera, żeby rozciąć jej brzuch. Musimy być z tym naprawdę ostrożni. Dobra, otwórzmy to. Jej brzuch jest zakopany pod przewodami. Musimy postępować właściwie, ponieważ lalka drga. To jest to! Na jej brzuchu jest kłódka. Dobrze, że mam przy sobie klucz. Zobaczmy, co jest w środku. To grzyb. Jest tylko jedna osoba, która kocha grzyby. Jak to wyjaśnisz, Mario? Przysięgam, że nie zabiłem lalki. Wyjaśnię. Oferowałem wszystkim talerz pysznych grzybów, ale nikt nie chciał ich wziąć. Uważają, że moje grzyby są obrzydliwe. Nie, dzięki. Z wyjątkiem lalki Squid Game. Zjadła wszystkie grzyby. W grzybie nie ma trucizny. Pozwól mi to udowodnić. Widzisz, nic mi nie jest. Powinniście spróbować. Wezmę jedną. Kolejny fałszywy trop. Poszukam więcej wskazówek. To ślad po ugryzieniu szminką. Sprawdzam twoje usta. Nie. Nie ten kolor. Zdecydowanie nie ten. Init, twoja szminka pasuje do śladu po ugryzieniu. Musimy założyć jej kaganiec, zanim zamieni się w wilka i nas zaatakuje. Nie, mogę to wyjaśnić. Lalka i ja bawiłyśmy się w łapanie, więc czekałam, aż rzuci piłkę i natychmiast ją złapałam. Ale ugryzłam zbyt mocno i został złamany. Piłka już się nie odbijała, ale nadal chciałam grać, więc lalka użyła zamiast tego swojej ręki, dlatego ją ugryzłam. Sam się przekonam. Ręka nie jest przymocowana. Init mówi prawdę. Ona nie jest mordercą. Spójrz na pamiętnik pożeracza potworów. Kieruje się w moją stronę. Pomocy! Mam to! Mam to! Ciekawe, co tu jest napisane. Drogi pamiętniku, dzisiaj zabiłem lalkę Squid Game. To dziennik Wednesday. Co? Hej, dlaczego czytasz mój pamiętnik? To prywatne. Jesteś aresztowana! Nie jestem mordercą. Dobrze, powiem, co się stało. Zastanawiałam się, co napisać w moim pamiętniku, kiedy zobaczyłam tych dwóch grających w rzutki. Dołącz do nas! Możesz wziąć nalepkę! Wolałabym użyć łuku i strzał. Nie! Elza popchnęła mnie, więc nie trafiłam. Byłam tak wściekła, że uciekłam stamtąd. Wtedy zdałam sobie sprawę, że przypadkiem trafiłam lalkę strzałą. O nie, co się z nią dzieje? Byłam tak podekscytowana, że mogłam napisać w swoim dzienniku, że zabiłam lalkę Squid Game. Ale tak naprawdę wciąż żyła. Przynajmniej odzyskałam strzałę. Podsumowując, tym razem jej nie zabiłam, więc zabierz kajdanki i wypuść mnie. Musimy nadal szukać prawdy. Hej, czy to telefon?
Dzwoni Anna, więc to musi być telefon Elzy. To moja siostra. Hej, siostrzyczko, co tam? Co? Oskarżacie mnie? Mam na to wytłumaczenie. Robiłam sobie selfie z Ariel, a także z Wednesday, bo uwielbiam zamrażać wspomnienia. Ale wtedy nagle padła bateria mojego telefonu. Na szczęście lalka zaoferowała mi swoją ładowarkę, dzięki czemu mogłam ponownie włączyć telefon. Dzięki, laleczko. Zrobimy sobie selfie? To nasze selfie, więc wiesz, że mówię prawdę. Chwila. Spójrz na to zdjęcie. Dracula gryzie lalkę. To on! On musi być zabójcą. Złapmy go! Otwieraj, Dracula, albo sami otworzymy drzwi. Co? Szybko zasnął. Cóż, obudźmy go. Mamy już wiele budzików, a on wciąż się nie budzi. Wampiry nienawidzą czosnku, prawda? To powinno go obudzić. Zabierz to ode mnie. Czego chcesz? Czego? Myślisz, że zabiłem lalkę? Wszystko ci się pomyliło. Właśnie skończyłem puchar krwi, ale miałem ochotę na więcej. Próbowałem pobrać krew od wszystkich, ale za bardzo się ruszali. Z wyjątkiem lalki. Jestem robotem. Nie możesz mnie ugryźć, więc nie zabiłem jej, bo nie mogłem jej nawet ugryźć. Wracam do spania. Więc nadal nie wiemy, kto jest zabójcą? Wow, ogromny słoik tęczowej Nutelli. Ta-da! Zamierzam użyć tego wałka do malowania mojego domu. To moje dwie ulubione rzeczy połączone w jedno. Kolory i Nutella. Spójrz na mój tęczowy dom. Jest taki idealny. Hurra! Zbyt wiele kolorów wywołuje u mnie odruch wymiotny. Pająk? Wygląda na to, że właśnie znalazłam swoją farbę. Zamierzam użyć atramentu pająka do pomalowania mojego domu. Tak się maluje prosty dom. Jestem dumna z mojej pracy. Jakiej farby powinnam użyć? Czekaj, mam pryszcze. Wiem! Zróbmy to. Użyję pryszczy do pomalowania domu. A mam swój ogon jako pędzel. Zmieszaj niebieski i żółty, a otrzymasz zielony dom. Zielony jak wodorosty. Jaki wystrój powinnam umieścić w moim domu? Ryba! Potem położę ją na gąbce. Sebastian, czyń honory, proszę. Wszystko gotowe. To mój sygnał do wyjścia. Zrobił gąbkę w kształcie ryby. Fajnie. Teraz mogę go używać do malowania kształtów ryb w całym domu. Chcę dodać bąbelki jak prawdziwe morskie stworzenie. Jest piękny. Śliczne dekoracje. O nie, upuściłam lizaka do farby. To złamało mi serce. Serce? Mogę go użyć do namalowania kształtu serca na całej ścianie. Serce mi się kraje. Tam jest nietoperz. Ten nietoperz jest mój. Mam cię. Zrobię z ciebie szablon nietoperza. Dorzucam białą farbę w sprayu i jestem gotowa do malowania. Nie jesteście tu jedynymi geniuszami sztuki. Jedno spojrzenie na mój dom i już wiesz, że jest mój. Tańcz, tańcz, tańcz! Ale irytujące. Nie! Mam! Odtwarzacz CD? Wow! Ta płyta jest taka błyszcząca. Podsypa mi pewien pomysł. Zamierzam umieścić płytę CD na całym moim dachu, aby wyglądały jak rybie łuski. Wygląda fantastycznie. Zamienię tę boję ratunkową w okno, żeby móc obserwować ludzi. Dekoracje dachowe? Interesujące. Zamierzam też zrobić własne, używając tych kolców z mojego nietoperza. Zacznę umieszczać je na dachu z pomocą samej siebie. To powinno odstraszyć wszystkich odwiedzających. Czego chcesz, Rosia? No tak, okna. Dzięki za pomoc. Umieszczę to tutaj. Idealnie. Użyję wieka trumny jako drzwi. Mój dom wygląda przerażająco, a ja go uwielbiam. Nie mogę pozwolić im mnie pokonać. Wiem,
Użyję mojej futrzanej kurtki do zrobienia futrzanego dachu. Następnie użyję tych rurek do zrobienia okna i drzwi. Dodam nawet kolorowe sznurki, aby stworzyć zasłonę. Błyski sprawiają, że wszystko jest lepsze. Cześć, chłopaki! O, co Wednesday planuje zrobić? Zamierzam zakopać ręce szkieletu na moim podwórku. Lubię zakopywać rzeczy, zwłaszcza szkielety. To byłyby dobre rośliny. Teraz podleję je krwią, aby szybko rosły. Jeszcze chwila i zaczną kiełkować. Ojej, czy to ręce zombie? Moje rośliny są już w pełni rozwinięte. Spójrz na te zielone dłonie. Aby było lepiej, dodam znak RIP. Mój ogród zombie jest skończony. Pokonaj to. Ale pyszne! To mnie przestraszyło. Teraz opuściłam moje kwaśne paski. Nie mogę ich już jeść. Ale mogę ich używać. Zamierzam zrobić ścieżkę z tych kwaśnych pasków. Tada! Wygląda magicznie. A co ze mną? Ja też muszę udekorować swoje podwórko. Zobacz, co dla ciebie mam. Ogromną muszlę. Otwórz ją, aby zobaczyć niespodziankę. Wow, to mini basen z gumowymi kaczuszkami. To nie wszystko. Zabrałem ze sobą również wiadro piasku. Wyleję go na twoje podwórko, abyś zawsze czuła bliskość oceanu. Dzięki, Sebastian. Dziewczynki skończyły dekorować zewnętrzną część swoich domów. O nie, nadciąga burza. Wszyscy do domu, szybko! Przynajmniej kocham wodę. Mam nadzieję, że nie zdmuchnie mi dachu. Czas złowić kilka ryb! Nie, nie ja! To jest coś wielkiego. Przetnę linę. Gdzie jest mój haczyk? Co zrobić z tą siatką? Wiem, mogę zrobić z tego zasłonę. Założyłam też kilka kolorowych żarówek. Hurra! Co? Co to za świecąca rzecz pod piaskiem? Wow, to skrzynia ze skarbami. Uwielbiam skarby. Ciekawe, co jest w środku. Wow, to za doskonała dekoracja. Zastanawiam się, jak mogę sprawić, by mój dom wyglądał bardziej zabawnie. Co? Nie podoba mi się, że podłoga jest trawiasta. Zamierzam użyć tych mat alfabetycznych do zrobienia dywanu. Ułożę je tak, jak układa się puzzle. O wiele lepiej. Mogę się tu turlać. Czy to luźne pasmo włóczki? Nienawidzę, kiedy tak się dzieje. Jak długa jest ta rzecz? Mogę z tego zrobić kłębek włóczki. Wiem! Zrobię z tego małe pomponiki. Zrobię ich więcej i umieszczę je na moim stołku, aby stały się krzesłem z pomponami. Ładne, wygodne. Co mam zrobić z tym tiulem? Aha! Tada! Tyle kolorowych zasłon. Przyniosłem ci coś do dekoracji wnętrza twojego domu. Co to jest? Pokaż mi. Przyniosłeś mi lampę? Co jeszcze jest w środku? Hawajska spódnica? Mam pomysł. Zamierzam narzucić spódnicę na lampę, a następnie dodać kapelusz i okulary przeciwsłoneczne. Wygląda jak mój kuzyn It. Następnie chcę dodać zasłony do mojego okna. Zamieszczę również zdjęcia mojej rodziny. Cześć, kochana Wednesday. Tęsknię za tobą. Ale irytująca. Na koniec dodam siatkę, aby wyglądała jak pajęczyna. Rosia, co o tym sądzisz? Dobra robota. Możesz już wyjść. Dom, cudowny dom. Łap! Znowu ładnie. Ale zabawa! To irytujące. Co jest? Moja kolej! Moja kolej! Bawisz się z nimi? Ach! Czas wystrzelić kilka strzał. Strzała płonie. O nie! Dach i nic płonie. Nawet dach Ariel nie jest ognioodporny. Zobaczymy, kto się teraz dobrze bawi. Co? Czujesz to?
O! Patrz! Nasze domy płoną! Potrzebuję wody! Szybko! Nie ma wody! Co ja mam zrobić? Uciekaj! Nasze domy płoną! Twój dom jest jedyną bezpieczną przestrzenią! Co to nie powinno się zdarzyć? Dziękujemy za umożliwienie nam życia z tobą! Nie zostaw mnie! Moja córka jest ranna! Doktorze, mam tylko ten grosz! Proszę o leczenie mojej córki! Dostajesz kiepski bilet! Dziękuję! Wow, jest taka bogata i ładna! Oto $1000! Dostajesz bogaty bilet! Fancy! To niesprawiedliwe! A co z nami? Bogata kontra biedna dziewczyna w szpitalu. Jedzenie już jest! Najpierw obsłużę bogatą dziewczynę. Pieniądze w zamian za pyszne jedzenie. Dostajesz smażonego kurczaka, burgera i sushi. Smacznego. To takie dobre. Tym razem chcę burgera. A ten kurczak jest taki soczysty. Potrzebuję jedzenia. Co? Ja też chcę jeść. Cóż, dostaniesz ten ryż z kaczupem. Co? Nie podoba mi się to. Dobrze. O, dostaniesz ser świeżo wyjęty z mojego buta. Założę się, że nigdy nie próbowałaś czegoś podobnego. To wszystko? To śmierdzi. Zazdroszczę jej jedzenia. Czy to pluszowy miś? Mam pomysł. Wezmę trochę ryżu i uformuję z niego kulkę. Wykonam również te inne kształty. Następnie zwijam ser i układam go na talerzu. To poduszka dla misia ryżowego. Chcę dodać brwi i pysk za pomocą sera. I jeszcze ten kawałek sera na koc. Moje jedzenie wygląda tak uroczo. Nie mogę się doczekać, aby wziąć kęs. Jakie pyszne! Co? Moje jedzenie jest takie nudne. Nie mogę skończyć tych wszystkich czekoladek. Rzucę je wszystkie na łóżko biednej dziewczyny. Te wszystkie czekoladki dla mnie? Spójrz na swoją twarz. Co? Czy to są pryszcze? Potrzebuję lustra. Ale brzydkie. Czekaj, ja też? Chcę je wszystkie wyrzucić. Co się stało? Leczeniem biednej dziewczyny zajmę się później. O Boże, twoja twarz! Dam ci sztabkę złota, jeśli naprawisz mi twarz. Mam to. Patelnia? To za sztabkę złota. Roztopię go, aż zamieni się w płyn. Tak po prostu. Następnie zanurzam w niej palce i nakładam na pryszcze. Upewnij się, że cała twarz jest zakryta. Złota maska na twarz. Doskonale. Ja też. Nie, tylko dla bogatych ludzi. Weź to. Co mam zrobić z rośliną? O, wiem. Wezmę kilka grudek ziemi i nałożę je na twarz. Błotna maseczka do twarzy. Mogę to teraz zdjąć? Naprawdę pozbyła się wszystkich moich pryszczy. Moja sztuczka też zadziałała. Dobra, dzieciaki, przygotowałem dla was kąpiel. Jesteście śmierdzące. To jest moja kąpiel. Nie, moja. Stop. Cofnij się. Moja pani. Dziękuję. Ta kąpiel jest taka zabawna. Umyję ci głowę szamponem. Au, mam mydło w oczach. Nie martw się, masz specjalną koronę. Zapobiegnie to przedostawaniu się mydła do oczu. Lekarzu! Co? Gdzie moja kąpiel? Och, zobaczmy. Co mamy? Mopa i wiadro? Mam to. To jest to, czego będziesz używać do kąpieli. Nie ma mowy. Och, po prostu wejdź. Nic się tu nie dzieje. Problemy z kąpielą? Mogę ci pomóc. Po prostu zanurzę w nim mopę, a następnie użyję go do umycia ciała. Szybko i łatwo. Wow, jestem czysta. Chcę dać ci prezent. To naszyjnik zapachowy. Wow, ale pięknie pachnie.
Uwielbiam to! Co to za hałas? Przerażający cień! Pod moim łóżkiem jest potwór! No co krzyczysz? Tam jest potwór! Jest też pod moim łóżkiem! Dziewczynki natychmiast zadzwoniły do swoich mam. Mamo, proszę przyjdź! Jestem tutaj, kochanie. Przyszłam tak szybko, jak tylko mogłam. Odpowiedz! Kto dzwoni do mnie o tej porze? Moja córka? Och, przestań mi przeszkadzać. Muszę się wyspać. O nie, jestem sama. Szkoda mi jej. Tutaj! Po co to było? Przyniosłam spray przeciwko potworom. Chodź do nas. Dobrze. Możesz spróbować spryskać go samodzielnie. Dobrze. Teraz naprawdę czuję się bezpiecznie. Nie martwcie się, dziewczyny. Nikt was nie skrzywdzi. Gigantyczny lizard. Auć! Złamał mi się ząb. Nienawidzę tego lizaka. A więc jest mój. Nawet jeśli jest pełen brudu i kurzu. Co? Złamał mi się ząb. Co się stało? Mój ząb się rusza. Przyjrzę się temu bliżej. Rozumiem. Muszę podejść jeszcze bliżej. Na przykład wchodząc do ust. O, to jest to. Zastąpię go złotym zębem. Czas wracać. Jak ci się podoba nowy ząb? Wow, jest taki błyszczący. Zapłać. Proszę bardzo. Tak. Czy ty też możesz mi pomóc? Czego chcesz? Muszę naprawić ząb. Są takie brudne. Ja też zapłacę. W porządku. Śmierdzi ci z ust. Nie chcę tego robić. Nie, odchodzę. Nie. Co? Pistolet nerw? Mam pomysł. Zawiążę luźną nitkę swetra wokół kuli, a drugi koniec zawiążę wokół zęba. Kiedy tę rzecz wystrzelę, to zabierze mi ząb. Co? No, prawie mnie uderzyłaś. Przepraszam. Ta zabawka jest moja. Jest moja. Auć. Dziewczynki pociągnęły za mocno i zrobiły sobie krzywdę. Wszystko w porządku? Boli mnie nadgarstek. Tu jest rana. Po prostu to załataj. Nie ma mowy. Możesz wziąć wszystkie te pieniądze, jeśli przyniesiesz mi lepszy plaster. To jest bogaty zestaw. Wow! Plaster wykonany z diamentów i specjalny spray leczniczy. Dostajesz złotego lizaka za bycie odważną. Wow! Doktorze! Co? Co? Mnie też ulecz. Nie potrzebuję dolara. Moja rana. Co? Znalazłem ten używany plaster. Jestem pewien, że to wystarczy. Ale kurz nie pozwala mu się już trzymać. Och! Czy to kapusta? Mam plan. Nauczę cię recyklingu. Wyciągnijmy więc tę kapustę z kosza. Następnie użyjemy jednego z liści do zakrycia rany. Nie mogę uwierzyć, że to naprawdę zadziałało. Wiedziałem! Smakuje również dobrze. Podłoga jest tak zimna, że dosłownie zmroziła mi stopy. Jakie kapcie powinnam założyć? Nie. 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 Co się stało? Wszystkie moje kapcie są brzydkie. Zrób coś. Oho, spójrz na szminkowe szpilki Barbie. Zamierzam zdjąć obcas tego buta i zastąpić go szminką. Bardzo awangardowo. Te buty są wyjątkowe. Uwielbiam to. Czuję się jak modelka. Chcę teraz nałożyć szminkę. Dobrze, że mam jedną pod butem. To takie proste. Jestem taki mądry. Co? Doktorze. Oho, co teraz? Możesz mi też dać nowe kapcie? Cóż, możemy też użyć twojej Barbie jako inspiracji. Piankowe kapcie? Mam to. Przygotuj matę do układania puzli i wytnij kształt pantofelka. Zrób to samo z większą liczbą mat i ułóż je wszystkie razem. Umieść klapka na wierzchu wszystkich, a otrzymasz te wysokie kapcie.
Proszę bardzo. Wow! Są takie wygodne. Oczywiście. Bogata dziewczyna jest bardzo chora. Musisz wziąć lekarstwa. Nie podoba mi się to. Uch, czy to są M&M'sy? Właśnie podsunęłaś mi pomysł. Zobacz tę maszynę do pazurów. Włożę lekarstwo do środka razem z cukierkami. To świetna gra. Ten wygląda na najłatwiejszy do zdobycia. Proszę. Tak, zrobiłam to. Mam cukierki. Bogata dziewczyna z powodzeniem przyjęła leki. Powinnaś poczuć się lepiej w mgnieniu oka. O, czy to smark? Ups. Ty zasmarkana mała dziewczynko. Czekaj, mam coś w kieszeni. Dwa ząbki czosnku. Włóż je do nosa, aby wessały wszystkie smarki. O rany, ale dużo smarków wychodzi. Nie potrwa długo, zanim wszystko zniknie. Takie orzeźwiające. Mam wszystko. Zabierz to ode mnie. Spadam stąd.